most Żelichowy, jak również podnieść jego nośność. W tej chwili to jest drewniany pokład, także też jest ograniczona nośność. I w tej chwili, Szanowni Państwo, czasu już nie ma. Czas jest dlatego już dla nas praktycznie ograniczony. Musimy w grudniu być przygotowani do tego, żeby spróbować zawalczyć o te środki. Bo nabór będzie właśnie prowadzony od bodajże 5 grudnia do 9 stycznia. Jeżeli my nie będziemy mieli w tym momencie oszacowania i nie będziemy mieli wizji tego, co chcemy zrobić z tymi przedsięwzięciami, przede wszystkim nie będziemy znać dokładnych kosztów tutaj, to wtedy po prostu nie wyjdziemy, tak, do tego programu, po to, żeby zarezerwować środki. Jeżeli się okaże, że w tej chwili Rada nie wyrazi zgody, zamykamy temat i już nie wracamy do niego, tylko zastanawiamy się nad remontem mostu w samym Tujsku, z jakich środków go zrobić, tak? Bo na pozostałe rzeczy już nie będziemy mieć żadnych tutaj możliwości. Natomiast również chciałabym powiedzieć, podkreślam, analizowaliśmy różne możliwości, jeśli chodzi o pozyskanie środków na most, na remont ściany w wodzie. Nie było nigdzie takich wariantów finansowych. Nie było nigdzie takiego montażu finansowego i takiego zakładanego dofinansowania. Generalnie to się sprowadzało do 50%, może ewentualnie 70%. To było maks, co moglibyśmy wyciągnąć. Natomiast tak jak mówimy o moście w Tujsku, jest on w tej chwili bardzo potrzebny, jest mu remont. Sam remont tego mostu tutaj szacujemy około 2 miliony, jeżeli to będzie 50%, za 1 000 000 zł musimy mieć wkładu własnego. Jeżeli gdziekolwiek nas wezmą do jakiegokolwiek programu, i jeszcze bym chciała powiedzieć, tak, rzeczywiście został wywołany temat, 120 tysięcy zmiana przeznaczenia. Bo myśmy zrobili już rozeznanie na remont, na zrobienie dokumentacji na remont tego mostu zgodnie z zaleceniami konserwatora. Firmy, które zgłosiły się, niestety dokumentacje wyszacowały gdzieś w krańcach 200 tysięcy złotych. Pani Radna, czy możemy na ten temat tutaj przynosić tę informację? Tak, ale ja bym chciała, żeby też było jasność. Teraz nam jest potrzebny program funkcjonalno-użytkowy, który pozwoli nam na te 4 zadania przygotować się właściwie do wniosku w grudniu, który musi być złożony. Dlatego stąd taka propozycja zadania. Jeżeli Państwo uznacie, że to nie jest ważne i priorytetowe, że ta szansa po prostu to nie jest godna uwagi, no to taka Państwa wola. Ja apeluję, żeby po prostu przyjąć ten projekt i żeby go mógł zarząd realizować. Dziękuję. Kończymy dyskusję wobec tego. Punkcie numer 4.1. Zapytam o wnioski komisji. Komisja Samorządowo-Społeczna. Za przyjęciem. Komisja Oświaty. Komisja wnosiła o uzupełnienie uzasadnienia projektu uchwały o wskazanie, iż w skład minimalnego wkładu finansowego wchodzą również środki deklarowane przez inne samorządy wraz ze wskazaniem ich dofinansowania na dane zadanie. Witam Państwa Radnych, jeśli otrzymali uzupełnienie uzasadnienia. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Pomocy Powiatu. Komisja Budżetu negatywnie. Rozumiem, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały przedstawionej i otrzymanej przez nas brzmieni? Bardzo proszę o podniesienie do góry. Przeciwny. Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący i zgadza się. Stwierdzam, że uchwała 12 głosami za, 2 przeciwnymi, 1 wstrzymujący została podjęta. Panie Przewodniczący, wniosek formalny, proszę o przerwę. Czy jest przeciw? Nie widzę. 10 minut.